A mam dobry humor, ponieważ zakończyły się wybory do Europarlamentu, w których Konfederacja osiągnęła historyczny sukces, 12%, najwyższy wynik w historii naszego środowiska, 6 euromandatów, więc poszło po prostu rewelacyjnie. Ale prawdziwym zwycięzcą wyborów jest oczywiście Platforma Obywatelska, która wygrała pierwsze wybory od 10 lat. 9 wyborów z rzędu wygrywało Prawo i Sprawiedliwość, w końcu ta pasca się zakończyła i tym razem wygrała Platforma Obywatelska, wprowadzając również najwięcej europosłów. Wprawdzie pierwsze wyniki exit poll pokazywały, że będzie przepaść pomiędzy Platformą i PiS-em, ale ostatecznie te wyniki się do siebie bardzo zbliżyły, natomiast zwycięstwo jest zwycięstwo, Platforma wygrała. Jest to bardzo dziwne, przyznaję, ponieważ politycy Platformy Obywatelskiej mówili bardzo mało o Unii Europejskiej, bardzo mało mówili o tym, co chcą tam zrobić, czego nie chcą zrobić, o co będą walczyć. Głównie mówili o tym, że PiS to są ruscy agenci. Prawie cała kampania Platformy Obywatelskiej polegała na straszeniu ruskimi agentami. Prawie cały wysiłek Donalda Tuska to było straszenie ruskimi agentami. Ja nie wiem, co mieli ruscy agenci do kampanii do Europarlamentu. Nie rozumiem też, czemu akurat Prawo i Sprawiedliwość nagle zaczęło robić za ruskich agentów. W każdym razie zadziałało. To znaczy jakoś tak ten elektorat działa, jakoś te procesy myślowe tam działają, że ludzie uznali, no tak, PiS to ruscy agenci, więc trzeba zagłosować w eurowyborach na kandydatów Platformy Obywatelskiej. Działa, więc ciężko tutaj sądzić zwycięzców. Historię piszą zwycięzcy, Platforma wygrała, czyli w takim razie taka kampania była po prostu bardzo dobra. Natomiast polityka jest grą o sumie zerowej, żeby ktoś miał więcej procent głosów, to ktoś inny musi mieć ich mniej. I w tym przypadku mniej mają Trzecia Droga oraz Lewica, czyli przystawki Platformy Obywatelskiej. Jeżeli weźmiemy łączny wynik Trzeciej Drogi i Lewicy z wyborów do parlamentu, to było 22,5%. Z kolei obie partie w tych wyborach dostały zaledwie 13,2%, co oznacza, że Donald Tusk zjadł swoje przystawki, co stwarza olbrzymie problemy dla obydwu partii. Weźmy najpierw Trzecią Drogę. Tam nie mają pojęcia, czy w ogóle dalej kontynuować ten projekt. Trzecia Droga została zawiązana jako koalicja w trakcie wyborów parlamentarnych, ponieważ ludzie z PSL-u i od Hołowni zauważyli, że poparcie im topnieje. Wtedy rosła Konfederacja i albo mogą wpaść pod próg, albo nawet jeżeli będą powyżej tego progu, to partie, które mają 5-6% dostają proporcjonalnie dużo mniej posłów niż większe komitety. Stąd podjęli decyzję o wsparcie w formule koalicyjnej po to, żeby tych posłów mieć więcej. No i zdecydowanie im się to udało. Byli wielkimi wygranymi wyborów parlamentarnych. Natomiast teraz zaczęły się robić problemy. Okazuje się, że da się PiS krytykować mniej więcej z podobnych pozycji, ale jeżeli potem trzeba rządzić, jeżeli trzeba formułować różnego rodzaju postulaty, to robi się dużo ciężej. Zresztą spójrzmy na kampanię wyborczą Trzeciej Drogi. Tak naprawdę do teraz nie wiadomo, o co tym ludziom chodziło. Mówiłem tutaj w poprzednich nagraniach, że władze Trzeciej Drogi mówią, że idą na przykład zatrzymać Zielony Ład, zmienić ład, Zielony Ład, zatrzymać pakt migracyjny, a na jedynce w Dolnym Śląsku mają Różę Thun, która to wszystko popierała i mówiła, że to jest dobre. W związku z czym ciężko było uznać, po co ci ludzie w ogóle idą do Europarlamentu. I jak widać, wielu ludzi zadało sobie takie pytanie, zaczęli się zastanawiać. Jak ja zagłosuję na tą Trzecią Drogę, to co oni tam zrobią? I wyniki Trzeciej Drogi okazały się strasznie niskie. I teraz jakie to będzie miało dalsze konsekwencje? Pierwsza rzecz jest taka, że PSL może stwierdzić, że już nie chce dalej iść z Szymonem Hołownią. Że jeżeli ich łączne poparcie wynosi 6%, no a PSL sam w sobie ma 5-6%, to być może Szymon Hołownia nic już im nie daje. A jeżeli mają mieć taki sam słaby wynik, to po co w ogóle połowę miejsc w samorządach, czy potem na listach do parlamentu, czy parlamentu europejskiego oddawać jakiemuś swojemu koalicjantowi. W związku z czym tam będą silne ruchy odśrodkowe. Już teraz Joanna Mucha z Polski 2050 Szymona Hołowni mówiła, że tą koalicję należy zakończyć i PSL powinien iść swoją drogą, Hołownia swoją, ponieważ mają zupełnie inne wizje polityki. Więc pierwszy problem jest taki, że nie wiadomo, czy ten ich wspólny projekt ma dalej jakikolwiek sens. Drugi problem jest taki, że w PSL-u są całkowicie świadomi, że kolejnym problemem, który mieli w tej kampanii, to była agresywna polityka Donalda Tuska. Zwróćcie uwagę na to, co zdarzyło się w ostatnim tygodniu przed wyborami. Najpierw wyszedł Donald Tusk i powiedział: CPK, to zobaczycie, czy będzie kontynuowane, bo decyzja będzie w ciągu najbliższych kilku tygodni, natomiast pamiętajcie, że za CPK to odpowiadają ministrowie Trzeciej Drogi i do nich należy mieć pretensje, więc Donald Tusk w typowy dla siebie sposób powiedział: ja mam rączki tutaj, to nie jest
jest mój temat. Pretensje, że nie ma CPK, to bardzo proszę do trzeciej drogi. Co się zgrało z tym, gdy Szymon Hołownia zmienił swoje zdanie i zaczął nagle popierać CPK, to go Tusk od razu walnął. No popierasz CPK, to teraz buduj powodzenia, cała odpowiedzialność będzie na twoich barkach. No i druga sprawa, która wybuchła w ostatnim tygodniu kampanii, to oczywiście sprawa na granicy Polski z Białorusią, o której mówiłem dosyć dużo tydzień temu. Ta sprawa została ujawniona przez Onet. I teraz, jakim medium jest Onet? Komu Onet sprzyja? No na pewno nie sprzyja PiS-owi, na pewno nie sprzyja Konfederacji. Jest to medium zaraz obok Gazety Wyborczej i TVN-u, które sprzyja Platformie oraz Donaldowi Tuskowi. Więc jak PSL-owcy zobaczyli, że cała ta akcja jest ujawniona przez media związane z Platformą Obywatelską, to jak myślicie, czy Tusk wiedział o tym, czy nie wiedział, czy ta data ujawnienia tej informacji została wybrana przypadkowo, czy nieprzypadkowo, bo kto miał największe problemy po tym? No oczywiście Władysław Kosiniak-Kamysz, który jest ministrem obrony narodowej i za to odpowiada, to jest jedna osoba, i druga to jest Szymon Hołownia, który był niemiłosiernie grillowany, również przeze mnie, w ostatnich dwóch dniach kampanii, ponieważ jest mnóstwo wypowiedzi zarówno jego, jak i polityków z jego partii, uderzających w Wojsko Polskie, uderzających w politykę pilnowania granicy Polski z Białorusią. Więc ta bomba, która wtedy wybuchła, przede wszystkim uderzyła w koalicjantów Donalda Tuska. Skończyło się tak, że Donaldowi Tuskowi poparcie wzrosło, jego koalicjantom spadło i to jest początek kolejnych problemów. Bo jakie teraz mają wyjście zarówno politycy lewicy, jak i politycy trzeciej drogi? Pierwsza myśl jest taka, no to skoro nam spada, jeżeli na tym rządzie to my tracimy, bo jego twarzą staje się Donald Tusk i ludzie sobie myślą, no to skoro to jest rząd Tuska i nie da się odróżnić trzeciej drogi od Platformy, to co będziemy głosować na podróbkę? Zagłosujmy na oryginał, czyli na Donalda Tuska. Więc, żeby temu zapobiec, to trzeba zacząć się odróżniać. A jak można się odróżniać? No blokować na przykład niektóre propozycje Platformy i mówić, że my się nagle na nie nie zgadzamy. No tylko to się łatwo mówi, a dużo trudniej robi, ponieważ spójrzmy na to teraz oczami Donalda Tuska. Facet wygrał wybory, dostał bardzo dużo głosów, bardzo wysoki procent poparcia. Jego koalicjanci teraz są w okolicach progu wyborczego, to znaczy lewica troszeczkę nad progiem, a trzecia droga, ponieważ jest koalicją, troszeczkę pod progiem, ponieważ mają poniżej 8%, a 8% to jest właśnie próg dla koalicji. No to jakie on ma teraz możliwości negocjacyjne? No olbrzymie, bo co mogą mu zrobić? No skoczyć mu mogą. W każdej chwili może im powiedzieć, panowie, jak się wam nie podoba bycie w wspólnym rządzie, jak się wam nie podoba razem ze mną rządzenie Polską, to robimy przyspieszone wybory i zobaczymy, jak wam w tych wyborach pójdzie. I dokładnie taka sytuacja była przecież w 2007 roku, kiedy to PiS przestał się dogadywać z LPR-em i z Samobroną. Już po tym, jak skonsumował te przystawki, doszło do przyspieszonych wyborów i do tych w kolejnej kadencji do Sejmu nie dostali się ani ludzie Giertycha, ani ludzie Lepera, czyli Samoobrona. Czyli wtedy przystawki zostały skonsumowane i obie partie spadły pod próg i nie dostały się do kolejnego Sejmu. I dokładnie to samo grozi teraz koalicjantom Tuska. W związku z czym łatwo powiedzieć, żeby się odróżniać, trudniej to będzie zrealizować. Raczej dominująca opinia jest taka, że teraz Tusk zarówno z trzecią drogą, jak i z lewicą to będzie robił dokładnie to, co chce. Dokładnie takie same problemy ma lewica, której udało się dostać jeszcze niższy wynik niż w wyborach parlamentarnych. I teraz zagadnienie jest dokładnie to same. Czy się bardziej odróżniać? Jeżeli się bardziej odróżniać, to w jaki sposób, tak żeby jeszcze bardziej nie dostać po głowie. Nie będę może za dużo miejsca poświęcał lewicy, bo za bardzo nie na tym. Puszczę wam tylko jedną wypowiedź Joanny Scheuring-Wielgus, przyszłej europosłanki lewicy. Dyrektywę budynkową, to co budziło takie, no naprawdę, dyrektywa budynkowa stała się w tej kampanii. Nic nie wiem na ten temat tej dyrektywy. Bazarki, całe bazarki o dyrektywie budynkowej gadały. Nie wiem nic na ten temat. Konfederacja straszyła dyrektywą budynkową małe dzieci. Pani nic nie wie o dyrektywie budynkowej? Nie, nie wiem, mówię szczerze. Nie. Pani nie wie, jakie są założenia dyrektywy budynkowej, od którego roku te ocieplenia i tak dalej. Nie, panie redaktorze, nie wiem, mówię zupełnie szczerze, nie wiem wszystkiego. No przyznaję się do tego. Ale to jest dwa. Nie. Jakby zupełnie w kampanii wyborczej rozmawialiśmy na Wielkopolsce z zupełnie inne tematy. Wie pani co, to ja już w tym momencie zrozumiałem, dlaczego wy macie 6,3%. Z kim chcemy się kochać, a z kim nie? Jak chcemy się kochać? Gdzie chcemy się kochać? O czym chcemy decydować? O tym są te wybory. No to jak się okazało, wyborcy nie bardzo byli zainteresowani, jak, gdzie i w jaki sposób będą się kochać Biedroń ze Śmiszkiem i lewica dostała 6% z małym hakiem. Został nam PiS, wybory przegrali, ale zdobyli naprawdę bardzo dużo głosów, bardzo duży procent poparcia. Nie do końca przyznaję, to rozumiem. Ciężko mi zrozumieć, dlaczego ludzie głosowali na takiego Daniela Obajtka, po którym wyszło
już tyle afer, na przykład ta kradzież 1,5 miliarda złotych z tej spółki szwajcarskiej, o której też mówiłem. Ja nie rozumiem, czemu ludzie głosowali na Kamińskiego i Wąsika, rozumiem, czemu nie głosowali na Kurskiego, więc nie wiem, co tam się wydarzyło, bo sposób konstrukcji list był naprawdę bardzo dziwny, natomiast PiS zrobił dobry wynik. Ale oczywiście najbardziej cieszę się z wyniku Konfederacji. Ponad 12%, 1,4 miliona głosów, niewiele mniej niż w wyborach parlamentarnych, gdzie było dużo większa frekwencja. Wysyłamy do Europarlamentu aż 6 posłów. Bardzo się cieszę z tego, że zdecydowana większość osób, które popierałem w tej kampanii, dostała się do Europarlamentu. Świetny wynik w Wielkopolsce zrobiła Anna Bryłka. Rewelacyjny wynik w Warszawie. 3 razy więcej niż 1 dostała Ewa Zajączkowska. Udało się wejść do Europarlamentu Stanisławowi Tyszce z Wrocławia. Olbrzymim fartem udało się Marcinowi Setniewskiemu. To jest w ogóle niesamowita historia, bo całą noc spać nie mogłem, bo śledziłem kolejne odsłony wyników z komisji na stronie PKW, bo co chwilę tam kolejne komisje ze Śląska zgłaszały swoje wyniki. Były momenty, kiedy różnica pomiędzy Marcinem Setniewskim a Dobromirem Sośnierzem już po przeliczeniu 90 kilku% głosów wynosiła 2 głosy. Rozumiecie? 2 głosy. Potem się to troszeczkę rozjechało, kiedy było 100% wyników. Marcin Sypniewski wygrał o 49 głosów. Obaj z Dobromirem Sośnierzem zdobyli ponad 49 tysięcy głosów, tak? Po 49 tysięcy każdy i różnica, kto jest europosłem, a kto nie jest, 49 głosów. I powiedzcie mi teraz, że 1 głos nie ma znaczenia, że nie warto iść na wybory, bo się o niczym nie decyduje. Na Śląsku zdecydowało 49 głosów. Gdyby nie to, że Marcin tam przez miesiąc codziennie rozdawał ulotki, powiesił chyba 10 tysięcy banerów, od rana do wieczora spotykał się z ludźmi, roznosił ulotki, przekonywał, kleił plakaty, to by tego mandatu nie miał. Natomiast ten przykład pokazuje, że ciężka, mordercza praca naprawdę działa. Spośród wszystkich naszych kandydatów wielu naprawdę ciężko pracowało, ale żaden nie tak ciężko nie pracował jak Marcin Sypniewski. Wygrał, bardzo gratuluję, bardzo się z tego cieszę, tak Marcin trzeba żyć. No i oczywiście Małopolska i Świętokrzyskie. Do Brukseli wysyłamy Grzegorza Brauna. I powiem wam, że nie wiem, co się będzie działo w Brukseli, ale z całą pewnością czekaje nas kilka bardzo ciekawych lat w Europarlamencie. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że Grzegorz Braun w Brukseli zrobi karierę międzynarodową. W Europie obserwowaliśmy w tych wyborach do Europarlamentu wzrost poparcia dla partii prawicowych, natomiast zdecydowanie najciekawsza sytuacja ma miejsce we Francji. Tam wybory wygrała Marine Le Pen ze Zjednoczenia Narodowego, która dostała 31% w momencie, kiedy partia prezydenta Macrona zaledwie 14%. Wiecie, co zrobił Macron? Rozwiązał parlament, dlatego pod koniec czerwca mamy nowe wybory we Francji. I ta sprawa jest niezwykle ciekawa, bo na pierwszy rzut oka można się zastanowić, a po co on rozwiązywał parlament w momencie, w którym ma bardzo niskie poparcie, jego największy konkurent ma bardzo wysokie poparcie. W Polsce byłoby to absolutnie nie do zrobienia. To znaczy, jeżeli jakaś partia rządząca miałaby bardzo niskie poparcie, a opozycja rekordowo duże, no to rząd by ciągnął to tak długo, jak tylko by mógł, żeby dalej obsadzać spółki, żeby dalej kraść pieniądze z budżetu, żeby dalej rządzić, no bo co innego mieliby zrobić? A we Francji od razu zrobili wybory, natomiast nie dlatego, że uznali, że skoro mamy niskie poparcie, to dajmy szansę Francuzom się wypowiedzieć, żeby rząd lepiej reprezentował ich opinie czy też ich interesy, ale z zupełnie innego powodu. Ale żeby to zrozumieć, to trzeba chwilę powiedzieć o systemie politycznym we Francji, który jest zupełnie inny niż w Polsce. Mało kto wie, że prezydent we Francji to ma większe uprawnienia nawet niż prezydent w Stanach Zjednoczonych, nie mówiąc już o prezydencie Polski. Wyobraźcie sobie, że prezydent może w każdej chwili, bez żadnego powodu, rozwiązać parlament. I tak właśnie jest we Francji, z tego powodu Macron ten parlament po prostu wziął i rozwiązał, bo ma do tego prawo. Ale to jeszcze nic. Prezydent samodzielnie, bez żadnej konsultacji z parlamentem, bez żadnego głosowania w parlamencie, powołuje sobie premiera, a także wszystkich ministrów. W Polsce, żeby powołać sobie premiera czy ministrów, to oni muszą mieć większość w Sejmie. A tam nie. Prezydent mówi, ty jesteś premierem, ty jesteś ministrem i nikomu nic do tego. Parlament w ogóle w tych sprawach nie musi się wypowiadać. Co więcej, prezydent może sobie w każdej chwili zwołać referendum, które może zmienić konstytucję, a także najciekawsze, może przyjąć ustawę bez pytania się o zdanie parlamentu. Rozumiecie? Jeżeli prezydent wie, że jakaś jego ustawa nie ma większości w parlamencie, to i tak może ją przyjąć. I co wtedy może zrobić parlament? Może albo się z tym zgodzić, albo może odwołać rząd.
A co wtedy może zrobić prezydent? Jeszcze raz powołać dokładnie ten sam rząd bez zgody parlamentu, bo ma do tego prawo. I dokładnie taka akcja miała miejsce w 1962 roku. Mieliśmy wtedy prezydenta de Gaulle'a, którego premier Pompidou został odwołany przez parlament, w wyniku czego de Gaulle rozwiązał parlament, zrobił nowe wybory i te wybory wygrał i miał do tego prawo. Więc sytuacja we Francji jest zupełnie inna niż w Polsce. Tam ta władza prezydenta jest naprawdę duża. I czemu ja o tym mówię? Ano to dlatego, żebyście zrozumieli, co teraz we Francji się dzieje i dlaczego Macron ten parlament rozwiązał. Otóż mamy dwie sytuacje. Mamy prezydenta i mamy parlament. Prawdopodobnie, skoro Le Pen ma takie wysokie wyniki, w parlamencie będzie rządziła Le Pen. I co na to Macron? Może powołać Le Pen na premiera, ale wcale nie musi tego robić. Teraz we Francji to się nazywa kohabitacją. To znaczy, jeżeli prezydent i premier są z innych obozów. Możecie się zapytać, ale czemu prezydent miałby nas premiera powoływać kogoś z innego obozu, skoro może powołać kogo chce? Otóż dlatego, że ma w tym interes. Taka sytuacja wydarzyła się w latach 80. i w tym momencie Macron gra dokładnie na to samo. Jaki ma plan? W momencie, w którym Marine Le Pen wygra teraz wybory, prawdopodobnie zostanie uznana, będzie premierem z woli Macrona. I co się dalej wydarzy? Będzie miała strasznie ciężko, będzie miała duże problemy, żeby rządzić, bo cały system francuski jest tak skonstruowany, żeby izolować kiedyś Front Narodowy, a teraz Zjednoczenie Narodowe. W związku z czym Macron liczy na to, że poparcie Marine Le Pen w wyniku tego będzie maleć. I czemu dla niego to, dlaczego to dla niego jest ważne? Bo kolejne wybory prezydenckie są w 27 roku. To znaczy, jeżeli teraz rozwiąże parlament, przegra te wybory, to do 27 roku Le Pen może stracić swoje poparcie, które budowała przez wiele, wiele lat. I wtedy wraca Macron na białym koniu i wygrywa dużo ważniejsze wybory prezydenckie niż wybory parlamentarne we Francji. Stąd Macron zgodził się na to, że jego ministrowie stracą robotę, jego premier straci robotę, jego posłowie stracą robotę, bo tam poparcie jego partii znacząco spadło i wielu jego posłów przestanie być posłami, w zamian za to, żeby za 2-3 lata wygrać wybory prezydenckie, po to, żeby odzyskać władzę od Marine Le Pen. Tak to sobie zaplanował, co z tego wyjdzie, nie wiem, ale przyznaję, że sytuacja we Francji jest niezwykle ciekawa.